Witam serdecznie zaproszonych gości. Pana Pawła Szama, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Pana doktora Witolda Jeszczuka z Politechniki Warszawskiej. Pana Mikołaja Kierbluka z Politechniki Warszawskiej. Panią Lukrecję Bęcką z Biskupic Ołobocznych. Panią Jadwigę Klińską, przepraszam, członka Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pozytywna Energia. Pana wójta Adama Cukiera, wójta naszej gminy. Witam panią Hannę Szumińską z Stowarzyszenia Stop Krakow. Witam radnych naszej gminy. Witam pana Sekryta Bosia, przedstawiciela inwestora. Witam sołtysów, witam media lokalne. Witam mieszkańców naszej gminy. A szczególnie gorąco witam mieszkańców Kiełki, dla których głównie zostało zorganizowane to zebranie. Spotkanie jest wpływ fal wiatrowych na środowisko i zdrowie mieszkańców. Ponieważ 26 lutego 2013 roku Rada Gminy Siedlec z większością głosów przyjęła uchwałę nr 30/159/13 w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania dla obszarów fal wiatrowych w Gminie Siedlec. Mieszkańcy Kijewi powinni mieć możliwość zapoznania się ze skutkami tej inwestycji i wypowiedzenia się, co sądzą o tej lokalizacji. Dlatego poprosiliśmy naukowców i ekspertów oraz sąsiadów tych inwestycji. Przejdziemy do punktu i w związku z tym, że nasi stowarzyszeni goście z Politechniki Warszawskiej mają ograniczony czas i o 19:00 już by chcieli opuścić zebranie, proszę o zabranie głosu pana doktora Witolda Jaszczuka i pana Mikołaja Kierbluka z Politechniki Warszawskiej o przedstawienie oddziaływania na środowisko takich fal. Dzień dobry państwu. Tutaj pewne sprostowanie, mianowicie my obaj jesteśmy przedstawicielami Ligi Walki z Hałasem. Ja co prawda byłem 40 lat pracownikiem Politechniki Warszawskiej, ale w tej chwili reprezentujemy Ligę Walki z Hałasem, ogólnokrajową organizację branżową dotyczącą problematyki hałasu i chyba jedyną w Polsce na ten temat. Chcę powiedzieć, że jestem też ekspertem podkomisji sejmowej do spraw procedowania projektu poselskiego nr 758, który dotyczy elektrowni wiatrowych. To, co dzisiaj powiemy, to nie będzie żadna agitacja. To nie będzie żadne zajmowanie stanowiska, czy elektrownia wiatrowa to jest rzecz dobra czy zła. To będą po prostu suche fakty techniczne. Powołamy się na wyniki pomiarów, powołamy się na opinie fachowców. Państwo sobie sami to obejrzą, ocenią i wyprowadzą dalsze wnioski, albo będą prowadzili dalsze spotkania w tym celu. Także to, co pan wójt powiedział, to jest tylko pierwszy krok w tym kierunku, korzystając z tego, że dzisiaj mogliśmy być. Nie wyjeżdżamy dlatego, że nie chcemy z państwem być, po prostu nie mamy takiej chęci, tylko jest bardzo ważny powód. Otóż jutro o godzinie 7:30 wyjeżdżamy z Sejmu na wizję lokalną elektrowni wiatrowej. I ja muszę o 7:30 być przytomny w Warszawie po jakiejś tam w miarę przespanej nocy, ponieważ będę udzielał wyjaśnień posłom spod komisji i będę dokonywał pomiarów na tej farmie. Dlatego musimy wyjechać o 19:00, żeby przed północą dotrzeć do domu. Także niech to będzie usprawiedliwienie, a nie żadne nasze widzimisię. Wiedzmy, co mówimy. I dwa bardzo ważne punkty, jak już Święty Boże nie pomoże, to dochodzimy swoich praw jak każdy obywatel naszego kraju na podstawie kodeksu cywilnego. Te dwa artykuły, artykuł 144 kodeksu cywilnego
i zgodnie z artykułem 222, ale ten 144 jest wiodący. Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Co to oznacza, proszę Państwa? Jeśli jest przepis, że ma być poziom nieprzekroczony, to Państwo mogą zmierzyć ten poziom dźwięku i jeśli będzie przekroczony, z powództwa cywilnego wystąpić przeciwko każdemu, kto powoduje takie przekroczenie, żeby doprowadził instalację czy działalność swoją do poziomu zgodnego z prawem, niezależnie od tego, kiedy to się odbędzie. To jest po prostu prawo cywilne. Hałas elektrowni wiatrowej. Co powoduje hałas w elektrowni wiatrowej? No bardzo wiele czynników, bo to jest bardzo skomplikowane urządzenie. My widzimy głównie to, obudowę tego i ten maszt, czyli wieżę. Widzimy kręcące się śmigła osadzone na piaście, łopaty wiernika. Nie widzimy serwomechanizmu ustawiania łopat, bo i też nie we wszystkich wiatrowych elektrowniach jest coś takiego, co reguluje kontent ustawienia łopaty. Są elektrownie wolnoobrotowe i szybkoobrotowe. My mamy do czynienia głównie z uciążliwością elektrowni wolnoobrotowych, to znaczy takich, gdzie śmigło jest wielkie, o średnicy do stu kilkudziesięciu metrów nawet. Od kilkudziesięciu metrów do stu kilkudziesięciu. I to śmigło obraca się bardzo wolno. Ale po to, żeby generator mógł dobrze pracować, to ułożyskowane śmigło osadzone na wale, na którym jest hamulec bezpieczeństwa, gdyby wiatr wiał bardzo mocno, żeby to się wszystko nie urwało, jest przekładnia przyspieszająca, skrzynia przekładniowa i dopiero generator na końcu. Po prostu wolnoobrotowe śmigło z dużym momentem na przekładni przyspieszającej przyspiesza wał i generator pracuje. A więc churgocze przekładnia, mało churgoczą łożyska, bo na łoku są cichobieżne, na pewno słychać generator. No jeśli by działał hamulec, to oczywiście też nie jest bezszelestny, ale generalnie słychać gwizd opływu wiatru po łopatkach turbiny. Proszę zwrócić uwagę na to, że chociaż ta turbina kręci się bardzo powoli, wydaje się, że to jest bardzo powolny ruch, to ponieważ ramię tego śmigła jest bardzo duże, to prędkość końcówki łopaty jest większa niż bolidów w Formule 1. Więc jest co gwizdać. Ta pojazd Formuły 1 słychać, jak się porusza. I to jest właśnie tego typu prędkość. Stąd się biorą dodatkowe uciążliwości miotania lodem na odległość ponad 2 km i różne inne rzeczy, jak na przykład ulega destrukcji, takie coś, to płonące fragmenty śmigła mogą być miotane też na znaczne odległości, jak się oderwą i mogą powodować pożary. To jest turbina. Oczywiście w przestrzeni dużej możemy powiedzieć tak, że jeśli stoi turbina w jakimś miejscu, to wokół niej, bo ona jest wyniesiona i to nie słup wyje, tylko wiatrak sam, tworzy się fala kulista w przybliżeniu, wie o skomplikowanym bardzo źródle dźwięku, bo powiedziałem o tych wszystkich elementach, ich jest znacznie więcej, które emitują dźwięk. I z odległości parokrotnie większej od średnicy wiernika możemy powiedzieć, że możemy to traktować jako źródło punktowe.